Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus na wieki wieków. Amen. Drodzy, rozpoczęliśmy nowennę przed zesłaniem Ducha Świętego. Ona już trwa. Tęsknimy za Duchem Ojca i Syna. On jest tą najpiękniejszą obietnicą, jaką Jezus nam pozostawił, odchodząc do Ojca. Obiecał nam, że pośle Ducha Miłości, Parakleta, Ducha Mocy, że nie zostawi nas samymi. On jest z nami, On jest obok nas i chce być wzywany. Chce, byśmy Go przywoływali. Chce, byśmy za Nim tęsknili. Przygotujmy się do przyjęcia tego słowa, w którym Jezus cały czas mówi nam o Ojcu, o tym Ojcu, który także w imię Jezusa chce nam posłać Ducha swego. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Duchu Święty, tęsknimy za Tobą. Bądź w naszych sercach jak pierwszy wiosenny deszcz. Nawodnij ziemię naszych serc łaską swojej miłości. Rozpal nasze serca ogniem swojej dobroci. Oświeć nasze serca i umysły darem swojej mądrości. Duchu miłości, rozpal nas. Duchu miłości, prowadź nas do Ojca i Syna. Duchu miłości, bądź pomiędzy nami, w naszych rodzinach, wspólnotach. Otwórz nas na słowo, z którym teraz przychodzisz do nas. Amen. Z Ewangelii według świętego Jana, rozdział 16, wersety od 23 do 28. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, o cokolwiek byście prosili Ojca, dawam w imię moje. Do tej pory o nic nie prosiliście w imię moje. Proście, a otrzymacie, aby radość wasza była pełna. Mówiłem wam o tych sprawach w przypowieściach. Nadchodzi godzina, kiedy już nie będę wam mówił w przypowieściach, ale całkiem otwarcie oznajmię wam o Ojcu. W owym dniu będziecie prosić w imię moje i nie mówię, że ja będę musiał prosić Ojca za wami, albowiem Ojciec sam was miłuje, bo wyście mnie umiłowali i uwierzyli, że wyszedłem od Boga. Wyszedłem od Ojca i przyszedłem na świat. Znowu opuszczam świat i idę do Ojca. Drodzy, zauważyliśmy z pewnością, że słowo Ojciec w tej serdecznej mowie Jezusa do nas wraca jak refren. Bo Ojciec to najdroższe, umiłowane słowo Jezusa. Ojciec to ten, w którego łonie Jezus przebywa. Jednorodzony, który jest w łonie Ojca. O Nim nas poucza. Gdybyśmy mogli teraz być blisko serca Jezusa, prośmy Ducha Świętego, aby nas zbliżył do Jego serca. Byśmy mogli poczuć drganie Jego serca, to serce Jego rozpalone miłością,
pełne pasji, tęsknoty za Ojcem. Odszedłem od Ojca, wracam do Ojca. Chcę wam dać wszystko w imię, o które poprosicie w imię moje Ojca. Drodzy, prośmy, aby Jezus, dla którego Ojciec jest wszystkim, tak rozpalił nasze serce miłością do Ojca, byśmy mogli Go miłować razem z Nim. Wszyscy tęsknimy za Ojcem. Wszyscy możemy powtórzyć, myśmy wyszli z łona Ojca i wracamy do łona Ojca. Drodzy, ta tęsknota jest w nas rdzenna, jest ontologiczna, jest w nas głęboko egzystencjalna. Tak zostaliśmy stworzeni na obraz i podobieństwo Syna, który jest cały w Ojcu, cały dla Ojca. I my także tęsknimy za Nim. Być może ktoś z nas, słuchając teraz o tym, z jaką miłością Jezus i żarliwością mówi o Ojcu, poczuł także ból w swoim sercu. Bo być może wielu, nawet nie być może, przecież jest tak, wielu z nas, którzy pochylać się będą, czy pochylają nad tą stronicą, przed chwilą przeczytaną, powie, ale ja nie mam Ojca. Nie brakuje dzieci, które były pozbawione Ojca od początku. Nigdy na oczy swoje nie widziały Ojca Ziemskiego. Nie brakuje dzieci, które powiedziały, miałem Ojca, miałam Ojca, ale był nieobecny w moim życiu. Albo wiadomość jeszcze bardziej bolesna. Mój Ojciec mnie nie kochał. Mój Ojciec był przemocowy. Jest wielu tych, którzy mogą z wielką wdzięcznością zwrócić się ku Jezusowi, ku Bogu, ponieważ mają Ojca, mieli, mają Ojca, o których pamięć ciągle rozpala serce, pełne wdzięczności. Tajemnica to ogromna. Ale drodzy wszyscy, wszyscy, jak tutaj jesteśmy, zgromadzeni przy źródle słowa, wszyscy możemy powiedzieć, mam Ojca. Zanim pokochali mnie lub zranili moi rodzice, już byłem umiłowany, umiłowana przez Ojca. Zanim począłem się, poczęłam w łonie mamy, już istniałem w łonie Ojca. To tajemnica niezwykła. Lubię do niej wracać, często ją powtarzam, bo ona nadaje najgłębszy sens naszemu życiu. Każdy z nas począł się już miłowany przez Ojca. I całe nasze życie jest nieustannym wracaniem do Ojca. Jezus, policzyłem specjalnie w tym krótkim tekście świętym, aż 6 razy powtarza słowo Ojciec w różnej formie. Aż 5-krotnie mówi proście. Więc zwraca nas całych ku Ojcu, abyśmy zwróceni ku Niemu prosili, jakąkolwiek historię życia nosisz w sobie, jakiekolwiek tajemnice relacji z Ojcem, proś Go. Jezus mówi wręcz, proś w imię moje, a dam wam, dam tobie. To znaczy, że możemy prosić mocą tej miłości, którą Jezus dzieli z Ojcem. Ojciec czeka na tę naszą prośbę, jakby zanurzoną w sercu Jezusa, Jego Syna. Nie jest dla nas w ogóle wyobrażalne, jaka więź boska, nieskończonej miłości, niezgłębiona, łączy Ojca, Syna w Duchu Świętym. Duch Święty jest tą trzecią osobą boską, tą miłością Ojca i Syna.
i uczestniczymy w niezwykłej tajemnicy trzech osób, w których jakby, jak mówi również określenie biblijne perichoreza, dokonuje się, trwa nieustanny taniec, jakby przenikanie miłości wzajemnej, jedności, zjednoczenia. I Jezus mówi, wejdź w tę moją miłość do Ojca i mocą tej miłości możesz prosić. I obiecuję, że jeśli będziemy prosić w Jego imię, a więc mocą Jego imienia, jakby powołując się na tę miłość, która łączy Ojca i Syna, będziemy prosić, to On nam da. Potrzebujemy też Ducha, Ducha Ojca i Syna, który wlewać będzie wiarę w nasze serca, którego miłość została rozlana w naszych sercach, jak mówi święty Paweł w liście do Rzymian. Prośmy mocą Ducha Świętego, razem z Nim. Prośmy w imię Jezusa Chrystusa, Ojca, o co chciałbyś Go prosić w tym momencie. Bo On mówi, o cokolwiek będziemy prosić, otrzymamy. Potrzebna jest jedynie wiara, głęboka wiara, że On nigdy nie zawodzi, że On jest Ojcem zawsze obecnym. Jest Ojcem, który nigdy Cię nie zdradzi. Jest Ojcem, który Cię kocha od wieków i na zawsze. Miłością odwieczną umiłowałem Cię. Być może mam świadomość tego, ilekroć jako kapłan wypowiadam te słowa i te obietnice, być może jest ktoś, komu trudno w to uwierzyć. Chcę być zawsze blisko serca tych, których te słowa wręcz wydają się ranić, bo to niemożliwe. Zawiedli się tyle razy. Ale chcę właśnie razem z Wami, mocą tej miłości, która jest w Jezusie, prosić Ojca o to, czego pragniemy teraz najbardziej. A więc zaglądnijmy do naszych serc, zanurzmy się na głębinach naszych serc, dotknijmy naszym umysłem, naszymi uczuciami, pragnieniami tych najgłębszych potrzeb, które On chce spełnić. Trzeba jednak, byśmy Mu ufali, byśmy Mu zawierzyli. Patrzmy na Jezusa, jak On ufa Ojcu. Ufa w sytuacjach ekstremalnych. Ufa, że Go Ojciec nie opuszcza także wtedy, kiedy Go wszyscy opuścili. W pewnym momencie będzie się zwierzał uczniom, zawsze to wyznanie, to zwierzenie mnie głęboko porusza. Wy mnie wszyscy zostawicie, powie do uczniów. Wszyscy. Ale ja nie jestem sam, bo ze mną jest mój Ojciec. A więc Jezus by wszedł w opuszczenie każdego z nas. Drodzy, Jezus wszedł w najbardziej dramatyczne historie naszego życia. On sam doświadczył porzucenia, opuszczenia, pogardy, sponiewierania, przemocy fizycznej, psychicznej, duchowej. Został wyrzucony na margines życia, poza mury miasta, ukrzyżowany, w sposób najbardziej bestialski, potraktowany. I nie przestaje ufać Ojcu. Nie przestaje Go prosić. Nie przestaje Mu wierzyć. Nie przestaje być z Nim. Jezus wie, że Ojciec w swoim czasie spełnia swoje obietnice. Żadna Twoja prośba nie upadnie na ziemię. Żadna Twoja prośba nie pozostaje niezauważona przez Ojca. Każda Twoja prośba niesiona duchem wiary, nadziei, miłości zawsze spoczywa w sercu Ojca. Zostawmy Jemu czas, godzinę i sposób spełniania się tych próśb. Spełniania Jego obietnic, ale nie przestajmy ufać. Jezus mówi dalej, te rzeczy w przypowieściach rzekłem wam, ale nadchodzi godzina, gdy już nie w przypowieściach wam będę mówił, ale otwarcie co do Ojca. I pomyślałem, kiedy Jezus najbardziej mi objawił Ojca.
i myślę o momencie Jego umierania na krzyżu. Kiedy Jezus umiera na krzyżu, razem z Nim jest Ojciec. Syn cierpi i chociaż Jezus woła: Ojcze mój, czemuś mnie opuścił? Boże mój, czemuś mnie opuścił? To Jezus w ten sposób jakby wykrzyczał cały ból ludzkich serc, które w jakimś momencie marazmu, mroków, ciemności, własnego grzechu, zagubienia albo opuszczenia przez innych, mają silne odczucie, poczucie, że Bóg ich zostawił. Jezus wykrzyczał to doznanie ludzkich dusz, tak dojmujące i bolesne, ale po to, aby na krzyżu objawić, że Ojciec zawsze jest, że to nieprawda, że On opuszcza. Był tam, w momencie konania Jezusa na krzyżu, przez całe Jego ziemskie życie, przez mękę, był zjednoczony ze swoim Synem. I Syn wtulony w serce Ojca. Ale po ludzku przeżywał to opuszczenie. Mocą wiary mówi to w Ewangelii Łukasza: Ojcze, w Twoje ręce powierzam ducha mojego. A więc czuję się w Jego rękach. Czuję się objęty przez Niego. Ojca najbardziej rozpoznaje na krzyżu także przebitym boku Jezusa. Jezus pozwolił sobie przebić bok, aby to Jego otwarte serce, otwarte ludzką przemocą, zaprosiło nas do Jego zjednoczenia z Ojcem, do tej miłości nieskończonej. To jest niezwykłe. Jak Ojciec jednoczy się z każdym z nas przez swojego Syna. I dlatego Jezus mówi: w owym dniu, w imię me, poproście. Czyli w tym dniu, w którym także doświadczasz takich mąk, które dla ciebie są niewyobrażalne, że możesz je pokonać. Kiedy doświadczasz jakiegoś opuszczenia, marazmu, mroku w duszy, cierpienia na ciele, właśnie w owym dniu, w imię moje, proś, a ja będę prosił Ojca za ciebie. Otóż jest takie piękne wyzwanie, wyznanie Jezusa. Przeczytam je tak, jak ono brzmi, właściwie w surowym tłumaczeniu. Ojciec kocha was, bo wy mnie ukochaliście i uwierzyliście, że ja od Boga wyszedłem. Ojciec kocha was. Poruszyło mnie to wyznanie. Znaczące, bo Jan używa w tym momencie słowa phileo. To jest ta miłość, która bardziej zwraca uwagę na relacje, na więź. Jest miłość agapao, słowo, którego używa Jan, podkreślając wtedy miłość ofiarną. Miłość, która jest gotowa oddać życie, bo tak kocha, tak za tobą tęskni, tak chce być z tobą. Ale tutaj podkreśla jakby więzi, związek, relacje. To wszystko, co się rozgrywa, wydarza w relacji między osobami, które się kochają. To jakby nam chciało powiedzieć tak, że byśmy zaczerpnąwszy z naszego doświadczenia, z tych pięknych naszych ludzkich relacji, kiedy czujemy się kochani, kiedy kochamy, kiedy doświadczamy związku ludzkiej miłości. Jezus mówi: o widzisz, Ojciec cię kocha, ale ta więź Jego z tobą jest niewspółmiernie większa, jest niewyobrażalna. Tak cię kocha. Buduje z tobą relacje, więzi. Ważne, byśmy o tym pamiętali. Bóg nie jest jedynie jakąś ideą. Bóg ma serce. Chce zjednoczenia z naszym sercem. Bo wy mnie ukochaliście. To znaczy jakby rozpoznaje swoje dzieci poprzez naszą miłość do Jezusa, do Jego Syna jednorodzonego i przez naszą wiarę. Więc nasze zjednoczenie z Jezusem może nam pomagać doświadczać miłości Ojca. Niejednokrotnie towarzysząc indywidualnie w kierownictwie duchowym, towarzysząc osobom, które bardzo cierpią z powodu braku relacji z Ojcem,
Boże Ojca, trudno mi modlić się do Boga Ojca. Nie czuję więzi, nie czuję bliskości. Jest mi ciągle tak daleki, a tak bardzo tęsknię za Nim. Tu nie ma żadnej winy. Tutaj często pojawia się to ludzkie doświadczenie. Nieraz braku Ojca, które nam się narzuca ciągle, kiedy myślimy o Bogu Ojcu. I ja wtedy powtarzam to, co właśnie Jezus dzisiaj mówi. Kochaj Ojca w Jezusie. Kochając Jezusa, kochasz Ojca. Największą radość sprawiasz Ojcu, kiedy kochasz Jego Syna. Bo Ty zanurzony w Synu, zanurzony w Jego miłości, możesz w tej miłości doświadczać miłości Ojca. Tak jak powie w innym miejscu Jezus, kto mnie widzi, widzi i Ojca. I zakończmy tym wyznaniem, które opowiada tak naprawdę naszą historię życia. My jesteśmy na obraz i podobieństwo Syna Ojca. A Jezus mówi, wyszedłem od Ojca, przyszedłem na świat, z powrotem opuszczam świat i idę do Ojca. To jest nasze CV. To jest nasz biogram. To jest nasze curriculum vitae. To jest ta synteza naszej historii życia. Jesteśmy podobni, jesteśmy na obraz i podobieństwo Syna. Myślmy o tym często. Nie wzięliśmy się znikąd. Zrodziła nas miłość Ojca. Używamy oczywiście w tej przenośni słowo łono, które zresztą w Starym Testamencie, rechem, nawiązuje do łona matki. A rachamim to jest słowo, które już opisuje miłosierdzie. Wyszliśmy z łona Ojca pełnego miłosierdzia, bo przecież stworzył nas z nicości. Wyprowadził, można powiedzieć, z chaosu piękny świat, ale przede wszystkim nas stworzył na swój obraz i podobieństwo. Jesteśmy owocem Jego miłości miłosiernej. I całe życie wracamy do Niego, do Jego ramion. Ojcze, w Twoje ręce powierzam ducha mego. Prośmy Ducha Świętego, Parakleta, tego, który stoi obok, wzywany obok, parakaleo. Wzywam tego, który chce być obok mnie, aby był obok mnie, obok każdego z nas, w chwilach trudnych i tych pięknych. Byśmy mogli powtarzać i kiedy radość w nas, i pokój, i miłość, i kiedy wiedzie nam się, ale także kiedy trudno, kiedy cierpimy, i kiedy będziemy umierali, oddając ostatnie tchnienia, byśmy mogli pomodlić się razem z Jezusem, Synem Ojca. I w imię Jezusa, mocą Jezusa, prosić, Ojcze, w Twoje ręce powierzam ducha mego. Jestem w Twoich rękach. Nigdy mnie nie wypuszczę ze swoich rąk. Chcę w nich być na wieczność, w Twoich ramionach, przy Twoim sercu, razem z Synem, w Duchu Świętym. Niech Bóg da nam dobrą, spokojną noc, piękny poranek i dzień pełen tęsknoty za Ojcem, którą On sam chce wypełnić swoją obecnością. Pan z Wami. I z Duchem Twoim niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Dobrej nocy.